Dzień dobry! Jest mi bardzo miło przywitać Was w kolejnym odcinku podcastu Patrzę i myślę. Ta część należy do serii, którą zatytułowałem Całe Złoto Johana Szpejmana. Jest już dwunastym nagraniem w tym cyklu. Całe Złoto Johana Szpejmana to projekt, w którym odkrywam tajemnice, jakie skrywa w sobie skarb pozostawiony nam w spadku przez XVII-wiecznego gdańskiego burmistrza. A skarbem tym jest złota kamienica stojąca na długim targu w Gdańsku pod numerem 41. Nie trudno sobie uzmysłowić, że to prawdziwy skarb, bo patrząc na ten budynek, widzimy i piękną architekturę, i bogate zdobienia rzeźbiarskie, a cały efekt jest podbity złotem nałożonym miejscami na elewację. Ale nie wszystko złoto, co się świeci. Czasem rzeczy mniej rzucające się w oczy okazują się o wiele cenniejsze niż to, co na pierwszy rzut oka wydaje się klejnotem. Prawdziwy skarb Johana Spejmana jest bardziej dyskretny, choć jak dobrze się przyjrzeć, to widoczny gołym okiem. Żeby jednak po niego sięgnąć, trzeba znać szyfr, który zastosował nasz bohater do przekazania tego, co jest według niego najbardziej wartościowe. A za najbardziej wartościową Johan Spejman uznawał mądrość, jaka jest niezbędna, żeby jego miasto rodzinne, ale i każde miasto, państwo, czy nawet każdy człowiek z osobna mógł dobrze żyć. Bo Szpejman był nie tylko bajecznie bogatym kupcem, ale również był człowiekiem doskonale wykształconym, który lubował się w wytworach ludzkiego intelektu i ich przejawach w sztuce i nauce. Dlatego, kiedy budował dla swojej rodziny dom w najbardziej prestiżowej części najbogatszego ówcześnie miasta w tej części Europy, postanowił olśnić nie tylko pokazując swój społeczny prestiż i ekonomiczną przewagę, ale również chciał zaimponować swoim przywiązaniem do pewnego światopoglądu, czyli do określonej wizji filozoficznej, jaką wyznawał. Posiłkując się talentem architektonicznym Abrahama van den Blocke, stworzył budynek, który można czytać jak księgę. Oczywiście czytać Trzeba umieć i nie chodzi mi tylko o litery, bo to nie jest zwykły tekst. Johann Speyman posłużył się obrazami, które mają nasze myśli kierować bezpośrednio na właściwe tory. Ale żeby się na tych torach myśli znaleźć, trzeba znać klucz do rozszyfrowywania treści rzeźbiarskich przedstawień. Nie jest to klucz zbyt skomplikowany, był on powszechnie znany wykształconym ludziom okresu późnego renesansu i jeszcze wiele lat później. Ale świat się zmienia, i choć mamy dzisiaj bardziej powszechny dostęp do edukacji czy informacji niż za czasów Szpejmana, to jednak przyswajamy sobie inne treści, a także nasza kultura ma innych bohaterów niż kiedyś. Tym samym, co było oczywiste kiedyś, dziś zdaje się być wiadome tylko wąskiemu gronu specjalistów. Nie zmienia to jednak faktu, że Podstawowe przesłanie, które kryje się za dawnymi wyobrażeniami, pozostaje niezmiennie aktualne, bo to, co chce przekazać nam Johann Szpejman, to humanistyczna wizja, a także republikański światopogląd. Oba te nurty myśli są aktualne do dziś. Zachęcam zatem do spojrzenia na to, co o nich mówi człowiek który żył 400 lat temu. Poprzednie odcinki znajdziecie w moim podcaście Patrzę i myślę dostępnym m.in. na serwisie Spotify, ale również na stronie internetowej www.patrze i ukośnik złoto, oczywiście pisane bez polskich liter. Tam też umieściłem materiały wizualne, które pozwolą wam pełniej odebrać te opowieści, w których Omówiłem dotąd biografię Szpejmana, historię złotej kamienicy, jej architekturę w ogólności i część rzeźb w szczegółach. W tym odcinku serii Całe złoto Johana Szpejmana chciałbym zwrócić Waszą uwagę na popiersie, które znajduje się na wysokości trzeciej kondygnacji po lewej stronie budynku. Jeżeli nie stoicie właśnie przed złotą kamienicą, to zajrzyjcie do zdjęcia zamieszczonego na wspomnianej stronie internetowej zdjęcia dostępnego pod adresem www.promkultura.org ukośnik złoto oczywiście pisane bez polskich znaków. Zobaczycie tam mężczyznę o spojrzeniu utkwionym w dal, tak jakby mierzył nad głowami ludzi, obejmując jednocześnie wzrokiem szeroki krąg spraw. Widnieje pod nim podpis Solon. Jeśli uważaliście w szkole na lekcjach historii, to imię to z pewnością nie jest Wam obce. Choć jeśli nie pamiętacie dokładnie, z czym je kojarzyć, to zanim wyłożę to w szczegółach jako wskazówkę, dam Wam informację, że po piersie Solona znajduje się pod ustawionym na szczycie budynku posągiem, będącym alegorią cnoty roztropności, co pozwala przewidzieć w kręgu jakich spraw będzie toczyć się historia Solona. Wspomniałem we wcześniejszych odcinkach, że Johann Speyman był, podobnie jak wielu ludzi renesansu, wyznawcą filozofii stoickiej, a roztropność była uznawana za najważniejszą ze stoickich cnót. Cnota jest tym samym co moralna doskonałość. W języku stoików nie ma zbyt wiele wspólnego z prześmiewczo-ironicznym znaczeniem, jakie przypisuje się temu słowu obecnie, wskazując zazwyczaj na Wyłącznie na związek znaczeniowy z anatomią czy seksualnym doświadczeniem. Cnota charakteryzowała mędrca, czyli człowieka żyjącego wedle rozumu, zgodnie z elementarną konstrukcją świata. A wśród cnót to roztropność odgrywała najbardziej istotną rolę, ponieważ łączyła aspekt poznania, czyli teoretyczny, i aspekt działania, czyli praktyczny. Więc tak naprawdę w roztropności ukazywała się prawdziwa miara człowieka. Nie przypadkiem zatem Johann Spejman właśnie w osi alegorii tej cnoty kazał umieścić po piersie Solona, gdyż człowiek ten uznawany jest za jednego z największych mędrców swoich czasów, a żył w okresie między rokiem 640 a rokiem 560 przed naszą erą w Grecji. W Grecji, czyli w ojczyźnie Demokracji i filozofii. W tym czasie zarówno demokracja, jak i filozofia dopiero się rodziły, a Solon miał na ten proces znaczący wpływ. Tak jak Rzymianie mają swoich pierwszych siedmiu królów, tak Grecy mają siedmiu mędrców, i jednym z nich właśnie jest Solon. Siedem to liczba o dużym znaczeniu symbolicznym, bywa traktowana jako miara kosmicznej doskonałości, czyli jeden z siedmiu to jak jeden z filarów, na których opiera się gmach ludzkiej mądrości. Mędrzec to jednak pojęcie, które trudno jest nam sobie konkretnie wyobrazić, więc bardziej określa się Solona względem tego, co w sposób bardziej namacalny po sobie zostawił. Mówi się zatem, że Solon był poetą, mężem stanu, a przede wszystkim prawodawcą Aten i w ramach tej ostatniej roli osiągnął najwięcej jako twórca greckiej demokracji. Atenczycy wybierali swoich władców zwanych archontami na roczne kadencje. Miało to zapobiec tyranii i zapewnić sprawiedliwe rządy. Jednak mimo takiego ustroju mieli oni pod koniec VII wieku przed naszą erą poważne wątpliwości co do tego, na ile ich ówczesny porządek społeczny był sprawiedliwy. Od ponad 20 lat w Atenach obowiązywało prawo, które ustanowił archont Drakon. A słusznie kojarzy się Wam z powiedzeniem drakońskie prawa albo drakońskie kary, bo właśnie wprowadzone przez niego przepisy są po dziś dzień synonimem surowego traktowania nawet najdrobniejszych wykroczeń. Poza tym sytuacja społeczna ówczesnych Aten również była nieciekawa. Dochodziło do zdarzeń, w których obywatele miasta, państwa, sami sprzedawali się jako niewolnicy w zamian za spłatę zobowiązań względem innych obywateli. Nastroje były zatem napięte, a potrzeba zmian powszechna. W takiej sytuacji, w 594 roku przed naszą erą, Solon obejmuje stanowisko najwyższego przywódcy i otrzymuje zadanie zreformowania sytuacji, co prowadzi do gruntownych zmian ustrojowych. Zaczyna od anulowania długów i przywrócenia praw obywatelskich tym, którzy je utracili. Znosi wiele przepisów obowiązujących dotąd. Wprowadził podział społeczności Aten na cztery grupy w zależności od posiadanego majątku. W takich proporcjach ustalił również obowiązki poszczególnych obywateli Aten. Solonowi przypisuje się także reformę systemu wag i miar, co miało być powiązane ze zmianą orientacji gospodarki miasta państwa na handel zewnętrzny. Zreformował sądy i wprowadził Radę 400, w skład której wchodziło po 100 przedstawicieli z każdej z czterech ateńskich klas. Rada sprawowała funkcje administracyjne i sądownicze. Ateńczycy zaakceptowali zmiany wprowadzone przez Solona i zobowiązali się, że przez 10 lat nie będą wprowadzać w tym systemie żadnych zmian. Żeby podtrzymać ważność tego zobowiązania, Solon postanowił na ten czas opuścić swoje rodzinne miasto. Miało to zapobiec sytuacji, w której obywatele wywrą na niego presję, by wprowadził kolejne zmiany wraz z przeprowadzonej reformie, bo w myśl wspomnianej przed chwilą przysięgi, tylko jemu wolno by było takie zmiany wprowadzić. Solon zostawił Ateny w swoim mniemaniu w najlepszym możliwym stanie, a sam udał się na peregrinację ówczesnego świata. Jego sława jako mędrca i prawodawcy go wyprzedzała, więc otrzymywał liczne zaproszenia, m.in. wysyłane przez królów różnych państw. Tak powstało wiele legend, które odnoszą się do poglądów i zasad głoszonych przez Solona. Najbardziej chyba znana jest ta opowieść, w której Solon przyjmuje zaproszenie najbogatszego władcy ówczesnego świata, czyli króla państwa o nazwie Lidia Krezusa. Krezus wzorem wielu możnych tego świata zaprosił mędrca bynajmniej nie po to, by skorzystać z jego wiedzy czy doświadczenia, ale przede wszystkim po to, żeby ten autorytetem swoim potwierdził niezwykłość i ogrom osiągnięć gospodarza. Przez kilka dni słudzy oprowadzali solona po komnatach pałacu i skarbcu Krezusa, żeby ten mógł nasycić oczy tymi niezwykłościami. Po czym kiedy król uznał, że jego gość jest już gotowy udzielić mu jedynie słusznej odpowiedzi na przygotowane pytanie, przyjął go osobiście. Pięknie opisuje ten epizod w dziejach Herodot. Krezus zwrócił się do Solona: Mój gościu ateński, doszła już do nas niejedna wiadomość o Twojej osobie, Twojej mądrości, o Twoich wędrówkach. Jak ty z rządzy wiedzy liczne kraje zwiedziłeś, aby się w nich rozejrzeć. Dlatego. Teraz zebrała mnie ochota zapytać ciebie, czyś już widział najszczęśliwszego ze wszystkich ludzi. Jak się domyślacie, Krezus czekał z niecierpliwością, aż tytuł najszczęśliwszego mędrzec przyzna właśnie jemu, jako posiadaczowi ogromnych skarbów. Ale Solon zignorował królewskie potrzeby i odparł, że najszczęśliwszym człowiekiem, jakiego spotkał, był Telos z Aten. Król jak tylko ochłonął po takiej impertynencji, zapytał skąd przyszedł Solonowi do głowy taki pomysł. Ten niczym niezrażony wyjaśnił, że Tellos żył w mieście, które wspaniale się rozwijało, i korzystał z owoców tej prosperity, a poza tym doczekał się pięknych i wspaniałych synów, których dzieci z kolei miał możliwość oglądać. A jakby tego było mało, swoje dostatnie i spokojne życie zakończył stając w obronie ojczyzny, czyli zginął śmiercią chwalebną. Czegóż trzeba więcej, by uznać kogoś za szczęśliwego? Nietrudno zgadnąć, że Krezus nie był usatysfakcjonowany taką odpowiedzią, a Solon postanowił jeszcze pociągnąć ten wątek i opowiedział o drugim człowieku, którego uznałby za szczęśliwego, a nawet o dwóch. Ich imiona to Kleobis i Biton, dwaj bracia, którym w życiu powodziło się bardzo dobrze, na zdrowiu i sile też im nie zbywało. Zdobywali laury w olimpijskich zmaganiach, a jeszcze do tego byli prawego usposobienia i godnych obyczajów. Razu pewnego, gdy wypadło święto bogini Hery, ich matka musiała niezawodnie dotrzeć do świątyni. A akurat Pech chciał, że woły, które miano zaprząc do wozu. Nie wróciły na czas z pola. Widząc, że może dojść do obrazu majestatu bogini, dwaj bracia, nie bacząc na nic, sami chwycili jarzmo i pociągnęli pojazd wraz z pasażerką. Przelica prze przeliczając na nasze jednostki miar, pokonali w ostrym tempie ponad 8 km i zdołali dotrzymać terminu. Po czym padli wycieńczeni i skonali na łonie bogini, osiągając wieczną szczęśliwość a ich czyn był wychwalany przez współziomków jako godny najwyższego podziwu. Ta opowieść zupełnie już zniesmaczyła Krezusa, więc zapytał Sorona wprost, czemu odmawia mu tytułu najszczęśliwszego, skoro widział jego bogactwa, a także komfort i przepych, w jakim wiedzie swoje królewskie życie. Na to gość odpowiedział, że choć niewątpliwie jego gospodarz ma wiele powodów do zadowolenia, to póki człowiek żyje, nie można mówić nic o jego szczęściu czy nieszczęściu. Co najwyżej stwierdzić można, że dobrze mu się wiedzie. Bo człowiek ciągnął dalej mędrzec, jest tylko igraszką losu, i co dziś jest jego blaskiem, jutro może nakryć go cieniem, więc nim bieg życia nie osiągnie swojej mety, nie sposób nikogo oceniać tą miarą. Herodot tak opisuje koniec audiencji u króla Lidli. Tak powiedział Solon, ale jego słowa Krezusowi bynajmniej nie przypadły do smaku i odprawił go, nie poświęcając mu zgoła żadnej uwagi. Wydawał mu się po prostu głupcem, ponieważ, nie uwzględniając szczęścia teraźniejszego, radził mu, aby patrzał na koniec każdej sprawy. Wiele tego typu opowieści wiąże się z postacią Solona. Przypisuje mu się liczne mądrościowe sentencje, które nakazują kierować się rozumem, wybierać umiarkowanie, drogę środka, nie brać przyjemności za arbitra w żadnej sprawie, a cnotę, którą wykazuje się człowiek w swoich czynach, traktować jako pewniejszą gwarancję prawości niż składane przysięgi. Solon jest także domniemanym autorem przenikliwych obserwacji ludzkiej natury i opartych na nich zaleceń. Przykładowo zapytany, co robić, by było mniej przestępstw, odrzekł, że stanie się tak dopiero, kiedy ci, którzy nie doświadczyli gwałtu, będą nim wstrząśnięci tak samo jak jego ofiary. Sprawującym władzę zalecałby wpierw sami nauczyli się słuchać i wypełniać polecenia. Koniec życia przyniósł Solonowi wiele goryczy, gdyż władzę w Atenach przejął tyran Pizystrat. Solon próbował przekonywać współobywateli, że niweczą tak wszystkie wysiłki włożone przed laty w reformę ustroju i budowę demokracji, ale nie udało mu się odmienić biegu wypadków. W związku z czym postanowił nie wracać już do ojczyzny. To zapewne przez te wypadki przypisuje mu się gorzkie refleksje, jakie przekazuje potomnym Diogenes Laertios. Miał Solon stwierdzić, że prawa są jak pajęczyna, która trzyma stworzenia małe i słabe, ale duże i silne za nic sobie będą miały więzy, czyniąc co im się podoba. Przytomnie stwierdził w liście do przyjaciela, że to nie prawa i nie religia wyznaczają drogę państwom, ale ci, którzy umieją kierować ludem wedle swojej woli. Jeśli ich wola jest dobra, i religia, i prawa przynoszą pożytek. Jeśli złe, Zła? Na nic się zdadzą. I dalej w tym samym fragmencie czytamy. Dlatego też prawa i przepisy, które ustanowiłem, niewiele dały korzyści. Wielką szkodę wyrządzili państwu ci, którzy je stosowali, ale nie przeszkodzili Pizystratowi dojść do tyranii. A mnie, który to przepowiadałem, nie dano wiary. Pizystrat, schlebiając Ateńczykom, zdobył większe zaufanie niż ja, który mówiłem prawdę. To słowa, które padły 2,5 tysiąca lat temu, a brzmią nad wyraz aktualnie, nieprawdaż? Zawód, jaki można usłyszeć w słowach Solona, to przejaw jego porażki jako przewodnika ateńskiej społeczności. Zapewne miał nadzieję, że tak jak przed laty, uda mu się zmienić bieg wypadków. Wtedy sprytną dyplomacją i lisimi wybiegami skłonił Ateny, by odbiły z rąk megary Salaminę dziś nie jest w stanie wykazać się równą sprawczością w o wiele bardziej istotnej sprawie, za jaką uznaje obronę demokratycznego ustroju przed zap zapędami populistycznego tyrana. Historia z Salaminą wróci w opowieści o innym bohaterze, którego kazał uwiecznić Johann Speyman na fasadzie swojej złotej kamienicy. Mam na myśli temistoklesa, greka żyjącego wiek po Solonie. Ta historia będzie odnosić się nie tylko do stoickich i republikańskich poglądów gdańskiego burmistrza, ale będzie też mówić w zawoalowany sposób o dylematach XVII-wiecznej gdańskiej polityki. Ale nie wyprzedzajmy to ku narracji. Na dziś już kończę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków cyklu Całe Złoto Johana Szpejmana. Znajdziecie je na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.patrzeimyśle.blog Ukośnik Złoto oczywiście pisane bez polskich znaków. Znajdziecie je także na platformach podcastowych, na przykład na Spotify, na kanale Patrzę i Myślę oraz na kanale YouTube Stowarzyszenia Promkultura. Zapraszam do odwiedzania tych stron, także do oglądania dodatkowych materiałów z aktualnymi i archiwalnymi zdjęciami, grafikami, reprodukcjami, które tam zamieściłem. Klikajcie łapki w górę pod nagraniami i do usłyszenia niebawem.